Spośród 77 uczniów z 24 szkół powiatu biłgorajskiego komisja konkursowa wyłoniła 10 finalistów i laureaci 13 powiatowego konkursu o Armii Krajowej w batalionach chłopskich na ziemi biłgorajskiej. To w kategorii szkoły podstawowe pierwsze miejsce Konrad Dziura, szkoła podstawowa w Korczowie, drugie Maciej Majcher, szkoła podstawowa numer 1 w Biłgoraju, trzecie Jan Klimczak, szkoła podstawowa w Opszy. Gimnazjum Adam Przytuła to zwycięzca gimnazjum w Korczowie, drugie miejsce Bartłomiej Kniaś, gimnazjum w Aleksandrowie, Anna Okoń, gimnazjum powiatowe w Biłgoraju, Bartłomiej Hanas, gimnazjum w Korczowie. I w kategorii szkoły średnie Michał Majcher, liceum ogólnokształcące imienia ONZ-u z Biłgoraja, również to liceum, uczeń tegoż liceum, uczennica Natalia Łukasik, drugie miejsce i trzecie miejsce Wojciech Mach, katolickie liceum ogólnokształcące imienia papieża Jana Pawła II w Biłgoraju. Wymienioną młodzież proszę o przybliżenie się przed podium do wręczenia. Pierwsze miejsce Adam Przytuła, gimnazjum w Korczowie. Panie Adamie, proszę. Pan Bartłomiej Kniaś, gimnazjum w Aleksandrowie. Będziesz chyba oficerem, bo pan generał ci wręczy. Trzecie miejsce Anna Okoń, gimnazjum powiatowe w Biłgoraju. Jest pani Anna. I pan Bartłomiej Hanas, gimnazjum w Korczowie. Możesz sobie odejść na bok, wiesz? I mamy gimnazjalistów. Proszę bardzo, z zacnymi nagrodami. Jeszcze pan Konrad obdarowany. A przypomnę, nagrody wręczają pan Sławomir Zawiślak, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, pan generał brygady Krzysztof Szymański, pan dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jan Kraczek, starosta biłgorajski pan Marian Tokarski i pułkownik Adam Dąbrowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. I poważna kategoria, szkoły średnie, pierwsze miejsce Michał Majcher. Ależ panów, pan Michał Majusz, liceum ogólnokształcące imienia ONZ-u w Biłgoraju. Drugie miejsce Natalia Łukasik. O, liceum godnie jest reprezentowane. Natalia Łukasik, liceum ogólnokształcące imienia ONZ-u w Biłgoraju. I pan Wojciech Mach. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia papieża Jana Pawła II w Biłgoraju. To ta najpoważniejsza kategoria zwycięzców konkursu historycznego. Zdegradowałem pana generała, źle mi tutaj na odpowiedzi napisano, zerknąłem. Dwie gwiazdki pan generał ma, generał dywizji Krzysztof Szymański, przepraszam. I jest pan Wojciech Mach. Biłgoraj w kategorii szkoły średnie zdystansował wszystkich. I uściski gratulacje. Liceum ogólnokształcące imienia ONZ-u może brawa i okrzyki wnieść nas na cześć swoich laureatów. Brawo, 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 tak. Jeszcze pani Natalia odbiera gratulacje od pana generała w
Krzysztofa Szymańskiego i dyrekcji Lasów Państwowych. Świetnie, jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Państwa. Ogromne podziękowania dla nauczycieli historii, którzy przygotowali finalistów i rozbudzili w tych młodych ludziach zainteresowanie historią II wojny światowej.